Hej kochani, to znowu ja. Troszeczkę o osuszaniu ramek i jeszcze o malejących naszych rodzinach. Tu mamy kłąb docelowy, matkę mamy tam zaizolowaną. Tu jeszcze mam trzy ramki z czerwiem na wygryzieniu. Nie zawsze daję zatworomatę. To mam akurat leżak, chyba jedyny, który mam używany, nie chyba, tylko na pewno. A po drugiej stronie mam jeszcze przerzucone ramki, te, którymi już się czerw wygryzł, do ewentualnego przeniesienia do gniazda. Dlaczego daję zatworomatę? Ze względu na to, że zdarzało mi się w leżaku i też w wielkopolskim tym korpusowym, że jeżeli dawałam na bok ramkę do osuszania, robiła się niewielka przestrzeń. Tutaj akurat jest dość duża przestrzeń, ale w wielkopolskim, jeżeli ja tam mam 5, to też nie chciałam dosuwać bardzo do ścianki, więc robiła się niewielka przestrzeń i zdarzało mi się, że jak przychodziły przymrozki, to kłąb wiązał mi się bliżej tego miejsca i zachodził do tej rameczki. Budowały sobie jeszcze pomiędzy dziką zabudowę, żeby łatwiej im było się utrzymać. Często to było na przykład do powałki lub do folii dobudowane, tak żeby nie w powietrzu. Jeżeli przychodziły siarczyste mrozy lub takie mocne, wiecie, przymrozki w nocy, to jeżeli by nam te pszczoły zostały tutaj uwiązane pomiędzy tą ramką oczyszczającą a końcówką tutaj ramek gniazdowych, to może być tak, że te pszczoły nam się osypią. Te, które zostaną na tej ramce i te, które wiszą tu w powietrzu, może tak być, że one po prostu nie będą mogły nawiązywać się do drugiego kłębu, kłąb się rozdzieli i te pszczoły po prostu nam skrzepną, tutaj możemy nie zauważyć na czasie. Więc jeżeli macie leżaki, dość duże leżaki i te ramki chcecie osuszyć po boku, a jednocześnie widzicie, że pszczoły mają tendencję do schodzenia właśnie w tą stronę, dajcie sobie zatworomatę jeszcze, one wtedy się oddzielą i przenoszenie pokarmu będzie po prostu takie, wiecie, bezpieczniejsze. Już tutaj zablokujemy im dostęp do tego. Drugą rzeczą jeszcze, jaką zwróciłabym uwagę, tu mam właśnie ramkę, gdzie mi się czerw wygryzał. Czekajcie, czy ja je ruszę, tylko mam frotkę na ręce, wiecie, one bardzo nie lubią, szczególnie czarnych frotek. Czekajcie, ja sobie wyciągnę i widzicie, one tutaj dolały jeszcze mi pokarmu, bo ja jeszcze później je dokładałam. Teraz tylko chciałabym, żeby troszeczkę osuszyły mi te rameczki. Ale zobaczcie, jeżeli macie takie rameczki, wyobraźcie sobie, że tutaj nie ma pokarmu tego niezasklepionego, tylko mieliście tu czerw, wygryźć się ten czerw, a właśnie macie ułożenie takie ramek w gnieździe. To kochani, mówimy o pustych tych komórkach tutaj odsklepionych. Tego syropu tutaj nie ma. Wyobrażamy sobie, że tam jest puste, tak dla zobrazowania. Kochani, to w tym momencie taką ramkę należy wycofać z gniazda, ze względu na to, że tu jest właśnie ta mała droga pokarmowa i może tak być, że pszczoły nam uwiążą się tutaj kłębem, bo im będzie wygodnie, tu będą te ciepłe komórki, szczególnie, że są przeczerwione, więc ten plaster, mówimy, że to jest ciepły plaster, chętnie pszczoły korzystają. I pamiętajmy, że ta droga pokarmowa jest stanowczo za mała, szczególnie, że górą tu widzimy jeszcze jest trochę komórek pustych. Więc narażalibyśmy pszczoły do szybkiego wyjścia do góry, a pamiętajcie, że pszczoły przy przymrozkach w bok po pokarm nie pójdą. Idą do góry i delikatnie w tył. Innych manewrów nie ma. Tu mam, kochani, jakby ktoś pytał, zasklepiony pokarm. Czekajcie, bo wiecie, to zaraz jest analiza danych, widzicie, to jest pokarm. Tyle na teraz. Później bym jeszcze Wam pokazała, jak to wygląda w gnieździe, jeżeli się uda otworzyć, bo mamy zimno, mamy chłodno. Jeszcze nie robię wszystkiego. Tutaj właśnie mam rameczki. Jakby coś sobie jeszcze chciały przenieść, to sobie przenoszą. Przykryte te są od góry i te tak samo zabezpieczone, żeby pomimo wszystko to ciepło nie bardzo uchodziło. Wentylacja wychodzi mi tutaj. Później jak będzie ułożenie gniazda, całość to tego mi zniknie, więc tu będzie dość duże wyjście. Kłąb, jak przez te lata, które ja się bawię tym leżakiem, uwiązuje mi się bardziej w centralnym miejscu gniazda, więc od kraja zawsze daję pierzgę, a później tutaj mają właśnie pełne ramki pokarmu. Ale to Wam jeszcze pokażę później, jak będzie już całkowicie ułożone gniazdo do zimowli. Bo jeszcze pamiętajcie, październik jest ciepły, możemy sobie spokojnie korygować gniazda, nawet w listopadzie. Pozwólcie, że wezmę swoją kawę, bo mi już wystygła. Wiecie, kawa w towarzystwie Uli, prawda? Więc do zobaczyska, jak mi się uda później jeszcze coś nagrać. Typowo ze środka Ula, to się usłyszymy.